Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kuba Agro, a to jest kolejny odcinek na serii Hofbergman. Oraz jednocześnie poradnik dotyczący tego, jak wyprodukować sobie mąkę żytnią na mapie Hofbergman w wersji 1.0.0.6.2. Wersja jest istotna, ponieważ w kolejnej wersji może się to zmienić. A więc po prostu mówię, to by mój poradnik był aktualny. Nie przedłużając, jedziemy z żytem na przyczepie, czy gdzie je tam macie, jedziemy z nim do młyna, ponieważ zarówno żytę zbożową, jak i mąkę żytnią produkujemy na tej mapie w młynie. Mąkę żytnią, z tego co się orientuję, to możemy sprzedać. Jak dojedziemy do młyna, to wam sprawdzimy, w jakich punktach sprzedaży można ją sprzedawać, ale głównie produkujemy ją dlatego, iż chcemy po prostu upiec sobie chleb. Wszystkie inne potrzebne rzeczy do produkcji chleba mamy możliwość zakupu w sklepie, natomiast mąki żytniej nie można kupić w sklepie. Także musicie ją po prostu zebrać z pola i tylko w taki sposób można ją sobie pozyskać. Więc dla nas jest całkowicie cenna, na pewno nie będziemy sprzedawali ani jednego worka, ponieważ jest dla nas cenna do produkcji chleba. Dla tych, których interesuje, co tu się dzieje na serii Hofbergman u nas, no to dzisiaj zostały nagrane już 2 odcinki. W sumie nagrywamy je pod rząd wszystkie praktycznie. Teraz właśnie jest 3. No i po odcinku, na którym pracowaliśmy na polu numer 8, było tam kultywatorowanie oraz wapnowanie. Jeszcze poza odcinkiem wykonałem pracę rozrzucania obornika, więc tam już jest pierwszy stopień nawiezienia. Podjeżdżamy do tego sypu. Nie mylcie go z tym sypem, który jest tutaj, ponieważ ten syp służy do sprzedawania tutaj zbóż w młynie. A ten syp taki ukośny, bliżej wjazdu, który mamy tutaj, służy właśnie do przerabiania pszenicy na żytę zbożową oraz żyta na mąkę żytnią. Jak usłyszeliście, od razu rozpoczęła się praca. Kiedy podejdziemy sobie tutaj do tego biurka, pokazuje nam się panel. Maksymalnie 1200 litrów możemy tu wysypać i na tych paletach będą nam się pojawiały tutaj worki z mąką żytnią. Niestety nie mogę tutaj wsypać całej przyczepy, no ponieważ z prostego powodu, ponieważ jest na niej więcej niż 1200 litrów. Nie, przepraszam, 12 tysięcy. Przepraszam. Maksymalna pojemność tego jest 12 tysięcy. Źle przeczytałem. No a tutaj było więcej niż 12 tysięcy, dlatego zostało jeszcze 1134 litry żyta. No więc kiedy to się przerobi, to po prostu wsypiemy następną. Ten pozostały 1000 litrów i 134 litry. I tak to wygląda. Kiedy nam się wytworzy jeden lub dwa worki tej mąki, to po prostu spotkamy się ponownie. Ten proces jest dość długotrwały, dlatego nie będę właśnie tego odcinka przedłużał. Tylko spotkamy się po prostu już po chociaż wykonaniu części pracy. Jeśli chodzi o możliwości sprzedaży mąki żytniej, to tutaj mamy taki woreczek z napisem flower i to jest ikonka właśnie mąki żytniej. No więc jak widzicie, możemy ją sprzedawać we wszystkich tych u wszystkich tych rodzin, u których możemy sprzedawać też inne rzeczy typu masło, a ponadto możemy ją sprzedawać jeszcze w piekarni. Również w
sklepie gospodarstwa, czyli tym na naszym terenie, oraz w sklepie wiejskim, który jest usytuowany niedaleko sklepu. Sklep wiejski znajduje się dokładnie w tym miejscu. Witam po przerwie. Wysypaliśmy już pełną przyczepę tutaj, także już w przyczepie nie ma nic. No i jak widzicie, pierwsze kilka worków mąki, dokładnie pierwsze 5 worków mąki nam się wyprodukowało. Worek z mąką wygląda tak. No i czekamy na więcej. Także ja teraz sobie jadę ogarnąć przyczepę, nie taką jak ta, tylko taką, na którą będę mógł wrzucić worki z mąką. Taką platformę. Żegnam się z wami i zapraszam na kolejne odcinki, ponieważ jeśli chcecie się dowiedzieć właśnie, jak się produkuje z tej mąki chleb, to myślę, że już może nie w najbliższym, ale w jednym z najbliższych 3 odcinków powinien się taki właśnie poradnik ukazać. Także dziękuję za oglądanie. Cześć!